Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Przypominamy sobie, że celem Wielkiego Postu jest naprawa relacji w trzech jej wymiarach – z Bogiem, bliźnimi i samym sobą. Dziś otrzymujemy cenne wskazówki od Jezusa, jak budować relacje z innymi ludźmi. To złota zasada – traktuj drugiego tak, jak sam chciałbyś być potraktowany. Główną przeszkodą w realizacji tego postulatu jest demon pychy, który kusi nas do wywyższania się ponad innych. Chcemy być szczęśliwymi, ale szczęście innych jest dla nas drugorzędną sprawą. Nikt z nas jednak nie będzie w pełni szczęśliwy, jeśli nie pragnie szczęścia innych ludzi bardziej od własnego. Chcesz przebaczenia? Przebaczaj innym. Pragniesz miłosierdzia? Bądź miłosierny dla innych. Każdy z nas jest kowalem własnego losu poprzez decyzje, które podejmujemy każdego dnia. Musimy się nauczyć odpowiedzialności za siebie nawzajem, społecznej solidarności. Ten nieznajomy, którego mijamy na drodze, to przecież nasz brat, nasza siostra. Miłość wobec Boga wyraża się miłością względem bliźniego. Przebaczyć, a nie osądzać, to przecież przejaw miłości. Łatwo przychodzi potępiać cudze grzechy, a bronić się przed potępieniem własnych. Być chrześcijaninem oznacza widzieć dobro w drugim człowieku, siebie uznając za największego grzesznika na świecie. Taka postawa, pełna pokory, buduje więzi mocniejsze niż nawet więzi krwi. Bądźmy dla siebie nawzajem miłosierni, tak jak Bóg jest miłosiernym względem nas.